sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kacper Bruziak po oficjalnym ważeniu przed galą Fight Exclusive Night 38. Kacper, jak samopoczucie? Samopoczucie po dzisiejszych wydarzeniach nocnych bardzo dobre. Myślę, że już mnie nic nie zaskoczy. Myślę, że mam na Jacka jutro odpowiedź, także będzie dobrze. Czyli znajdowałeś się w tym hotelu, w którym wybuchł pożar? Tak, dokładnie tak. Kiedy przybyliście na miejsce? Około 23 wczoraj. Położyliśmy się spać, no i obudził nas dym, ogień, że tak powiem. No a jutro też będzie ogień, także płomienny weekend, że tak powiem. Kacper, ty jesteś tutaj z Kacprem Formelą razem i spotkałam twojego kolegę na, że tak powiem, w lobby naszego nowego hotelu i powiedział, że musiał wychodzić na czworaka z poprzedniego. Ty również? Tak, wychodziliśmy razem, trzymaliśmy się za ręce. Naprawdę? Tak, tak, tak. On mnie trzymał, mogę powiedzieć, że zawdzięczam mu życie, to, że mnie uratował, obudził mnie w nocy, bo ja myślałem, że jest jakaś impreza. On mnie obudził, odchnął, wziął mnie, powiedział, że idziemy na czworaka, była ściana dymu, także bardzo mu dziękuję za to. No i tyle. Okej, okay, czyli czujesz się dobrze, wszystko skończyło się pozytywnie, tak. A jak wasze rzeczy? Rzeczy trochę zadymione, ale wszystko znaleźliśmy. Czyli zabraliście ze sobą uratowane? To znaczy nie zabraliśmy, wróciliśmy po nie później i wzięliśmy z hotelu już tego spawania. Rozumiem. Wczoraj około 23 dotarliście tutaj. Jak wygląda sytuacja z twoją wagą na wczoraj? Ile miałeś jeszcze kilogramów do zrobienia? Pomiędzy 10 a 12 odbywało się ważenie, więc ile miałeś jeszcze kilogramów zostawionych na rano do zrobienia? Na rano do zrobienia miałem jeszcze 2 kilogramy. 2 kilogramy, czyli tyle, ile potem organizatorzy podnieśli ten limit, który i tak mieliśmy już podniesiony, więc ze względu na to, że wziąłem tą walkę wcześniej. Także 2 kilogramy i akurat dali tam ogłoszenie, no bo ja nie byłem, jakby nie byłbym w stanie tego zrobić, bo nie miałem gdzie, siedzieliśmy w szkole podstawowej, numer 1, pozdrawiam wszystkich z tamtej szkoły. No i tyle, 2 kilogramy, przyjechał sędzia Michalak, zważył mnie, akurat było. Także się cieszę, że już nie było z tym żadnych problemów. To będzie twój pierwszy pojedynek dla Federacji Fight Exclusive Night. Powiedz, czy jest lekki stres? No stres przed walką jest zawsze, a że akurat dla tej organizacji bardzo się cieszę. Ten stres zamieniam w moją motywację i myślę, że to mi pomoże jutro wygrać. A jaki jest twój cel w tej organizacji? Czy ty możesz zdradzić, jakie masz założenia kontraktowe z Fenem? No na razie mam kontrakt na 2 walki podpisane. No i zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że rozwinie się to w dobrą stronę i będę o to walczył. Jest z tobą, tak jak już wcześniej wspominałam, Kacper Formela i nagrywa vloga, ale myślisz, że tylko z powodu vloga jest tutaj z nami? Można uczknąć rąbka tajemnicy. Jaki jest powód? No myślę, że powód poznamy wszyscy jutro na gali. To tylko jeszcze... Okej, rozumiem. Wracając jeszcze do twojego przeciwnika, to jak myślisz, w której płaszczyźnie twój przeciwnik będzie sprawiał ci największe kłopoty? Myślę, że jest dobry w stójce, ale oglądałem jego walki i jestem przygotowany. Myślę, że będzie dobrze. Dobrze, Kacper, to ja ci już dzisiaj nie męczę i dziękuję bardzo i życzymy jutro powodzenia. I czego jeszcze możemy ci życzyć? No na pewno zdrowia i zdrowych płuc. Dziękuję. Okay, dziękuję bardzo. Dzięki.